wszyscy od kilku dni żyjemy tragedią, która wydarzyła się na południu Polski, głównie na terenie Dolnego Śląska. Przyglądamy się tej sytuacji, staramy się pomagać, zachęcamy wszystkich, żeby w jakikolwiek sposób się włączyć w pomoc. My jako Sieć Obywatelska Polska od lat jesteśmy związani ze Stroniem Śląskim. Jeden z naszych członków mieszka w gminie Stronie Śląskie. Przez ostatnie dni czekaliśmy na informacje od niego, więc wiemy, jak trudno jest tam aktualnie, jak dużo jest potrzeba pomocy. Też nasi przyjaciele żyją w gminie Stronie Śląskiej. To ogromna tragedia. Włączajmy się wszyscy w pomoc, ale najpierw sprawdzajmy, co jest lokalnie potrzebne. Czytajmy o zbiórkach i sprawdzajmy te zbiórki, bo rzeczywiście różna pomoc jest potrzebna, ale nie zawsze ta, która nam się wydaje, że jest najbardziej potrzebna. Zachęcam Was też do obejrzenia filmiku z Wojtkiem Paszkowskim, który jest właśnie naszym członkiem. Dbamy o lepszą codzienność, film sprzed wielu lat, ale warto o tym obejrzeć i warto to zobaczyć. Naprawdę jesteśmy myślami w Kotlinie Kłodzkiej. Również w ostatnim czasie złożyliśmy opinię, teraz aktualnie złożyliśmy opinię z innymi organizacjami dotyczącymi tak zwanej założeń do ustawy medialnej, czyli tego, co planuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli chodzi o media publiczne, ale też o gazety wydawane i media prowadzone przez samorządy. My jako Sieć Obywatelska Watchdog Polska włożyliśmy nasz wkład do tej opinii. Zachęcam do przeczytania całej opinii, bo to jest wkład wielu organizacji, które od lat się przyglądają albo mediom, albo działają na rzecz mediów publicznych, ale też organizacji, które dbają o tajemnicę dziennikarską i różne kwestie związane z funkcjonowaniem mediów. My włożyliśmy głównie kwestie związane z uporządkowaniem reklam, które są w mediach, żeby była baza, w której można byłoby zobaczyć, jakie pieniądze publiczne idą na reklamy, żeby była baza mediów, ale też temat, który już wcześniej mówiliśmy wokół Watchdoga, ale od lat podkreślamy, to jest zakaz wydawania mediów przez samorządy terytorialne. No w tej chwili my jakby apelujemy o to, żeby był wprowadzony zakaz, a jednocześnie na przykład Konwent Marszałków Województw przedstawił stanowisko, żeby jednak te media były przez samorządy prowadzone, więc tutaj na pewno nas czeka dużo pracy, ale przyglądajcie się tym pracom, też składajcie swoje opinie, uwagi, bo jednak uporządkowanie kwestii mediów publicznych, jak i mediów władz samorządowych i reklam, które idą z publicznych pieniędzy, to jest bardzo ważna sprawa, szczególnie jeżeli widzieliśmy, że politycy lubią wykorzystywać publiczne pieniądze do tego, żeby wspierać różne media, to niezależnie od jaka władza rządzi. Ostatnia rzecz dziś to Fundusz Sołecki. Przez wiele, wiele lat zajmowaliśmy się Funduszem Sołeckim. Ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które przez tak naprawdę już 16 lat, prawie 15, zajmowały się w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska funduszami sołeckimi. Dla Darka Kraszewskiego, Karola Majkowskiego i Pauli Kucińskiej. To był ogromny wkład, to co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o fundusze sołeckie. Nasza strona funduszesołeckie.pl, jedna z najlepszych stron, jeżeli chodzi o fundusz sołecki, choć już stacjonarna i nieaktualizowana. To jest ostatni moment, kiedy udzielamy poradnictwa z zakresu Funduszu Sołeckiego. Do końca września możecie pisać na naszą poradnię. Zamykamy tę naszą część działalności, o której pewnie część z Was nie wiedziała. Była to świetna przygoda, w której byliśmy w wielu miejscach w Polsce i wielu osobom pomogliśmy, jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki. Przypomnę, że on się pojawił w Polsce w 2009 roku. Pierwsza ustawa o Funduszu Sołeckim. Później budżety obywatelskie wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym były wzorowane na Funduszu Sołeckim, bo Fundusz Sołecki to nic innego jak budżet obywatelski. Zatem ogromna praca za nami, tych osób też, których nie wymieniłem, a pomagały nam w poradnictwie związanym z Funduszem Sołeckim. Jeżeli macie jeszcze pytania, to do końca września możecie nam zadawać pytania, bo do końca września muszą być złożone wnioski z Funduszu Sołeckiego. Zapraszamy Was i jeszcze raz ogromne podziękowania dla tych wszystkich, którzy przez te lata włączali się w Fundusz Sołecki.